Wiele osób nadmiernie przejmuje się tym, co sobie pomyślą inni ludzie i to powstrzymuje ich przed działaniem. Jeżeli dotyczy to też ciebie albo kogoś z twoich bliskich, to obejrzenie tego filmu da ci narzędzia, aby skutecznie sobie z tym poradzić. Tym bardziej, że wiele rzeczy, które mówią ci inni ludzie, nie ma na celu twojego dobra, ale korzyści albo poprawę samopoczucia mówiącego. Nie pozwól więc, aby inni ludzie wpływali na twoje samopoczucie bardziej, niż sam byś tego chciał. Oczywiście, na początku powiedzmy sobie jasno, że nie chodzi o to, żeby całkowicie lekceważyć inne osoby albo w ogóle nie uwzględniać tego, co one myślą lub czują. Chodzi raczej o to, jak zachować zdrową równowagę pomiędzy uwzględnianiem otoczenia a własnym postrzeganiem. W szczególności, gdy dotyczy to naszych planów i decyzji, ale też naszych ocen, opinii i naszego odczuwania. Nie zawsze to jest łatwe i mi osobiście trochę czasu zajęło uporządkowanie sobie tych kwestii, więc nie niecierpij się, jeśli potrwa też to i u Ciebie. Zdecydowanie warto, choć nie zawsze jest to łatwe. Na przykład, moja sytuacja pod względem zawodowym i prywatnym wymusiła na mnie odpowiednie przepracowanie zbytniego przejmowania się opiniami innych ludzi. Z jednej strony mam perspektywę adwokata. Tutaj, umiejętność nie przejmowania się tym, co pomyślą inni ludzie, jest bardzo istotna. Czasem na sali sądowej danej sprawie jako adwokat jesteś jedyną osobą, która stoi po stronie Twojego klienta, i nadmierne kierowanie się tym, co powiedzą lub pomyślą inni uczestnicy procesu, mogłoby sprawić, że nie będziesz swojej pracy wykonywać dobrze. Druga perspektywa to perspektywa osobista. Będąc w związku, a nawet w małżeństwie, w którym pomiędzy mną a moim mężem jest naprawdę spora różnica wieku, kierując się tym, co ludzie powiedzą, straciłabym szansę na wspaniały związek. Dlatego powiedziałam, że warto popracować nad tym, żeby nie przejmować się opiniami innych ludzi. Jak to zrobić? Zacznij od tego, że zanim zrezygnujesz z czegoś, porzucisz jakiś projekt, podejmiesz decyzję albo działanie, to zastanów się nad następującymi pytaniami. Po pierwsze, czyimi opiniami się przyjmujesz? Czy jest to konkretna osoba, czy raczej jakieś bliżej nieokreślone gremium? Jeśli chodzi o konkretną osobę, to w dalszej kolejności koniecznie zapytaj samego siebie, kim jest ta osoba. Czy jest istotna w Twoim życiu? Jak dobrze ta osoba cię zna? I czy chce dla Ciebie dobrze? I jeszcze jedno. Jakie ta osoba ma doświadczenie w tym obszarze, w którym obawiasz się jej opinii albo krytyki? Tu jest kilka pytań, ale ważne, żeby odpowiedzieć sobie na każde z nich. Bo nie bez znaczenia Dlatego jakie powinieneś dla siebie wyciągnąć wnioski, będzie to, czy dana osoba zna się na tym konkretnym obszarze, czy też nie. Na przykład przy tej mojej miłości do mojej mamy nie będę się jej radzić w kwestiach biznesowych, bo wiem, że nigdy nie prowadziła własnej firmy. Ale już w kwestii wychowania dzieci przy wielu wyzwaniach na pewno miałaby wiele do powiedzenia, a jej rada i ocena konkretnych działań w tym konkretnym obszarze byłaby bardzo cenna. Takie racjonalne odpowiedzenie sobie samemu na zadane pytania bardzo ułatwia dostrzeżenie, że czasem niepotrzebnie przejmujemy się tym, co pomyślą inni ludzie, którzy albo nie chcą dla nas dobrze, albo nie mają pojęcia o tym, co my robimy. Inny aspekt, który warto sobie przemyśleć i pytanie, które sobie trzeba zadać w kontekście przejmowania się opiniami innych ludzi i przejmowania się w ogóle, to jest magiczne pytanie: kto ma problem? Czy krytyka ze strony innych osób, czy dokonywana przez nich ocena jest Twoim problemem? Czy raczej problemem osoby, która w taki konkretny sposób postrzega świat? Co wspólnego z tobą ma myślenie innych ludzi? Jeśli dojdziesz do wniosku, że problemy tak naprawdę dotyczą tej drugiej osoby, to zadaj sobie pytanie: czy przyczyniłem się do powstania tego problemu? Jeśli tak, być może warto w tym obszarze nad sobą popracować. Może warto podjąć działanie i coś zmienić. Ale jeśli nie, to owszem, możesz coś z tym zrobić, możesz drugiej osobie pomóc, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia Twojej dobrej woli i Twojego wyboru. Jeszcze jedna kwestia, którą warto sobie przemyśleć, to po pierwsze, kto będzie żył z konsekwencjami Twojej decyzji? I na ile ta osoba czy osoby, których opinie powstrzymują cię przed działaniem, będą dotknięte skutkami tego, co robisz lub zdecydujesz? Jeśli będą, warto wziąć pod uwagę ich myśli i uczucia. Jeśli nie, to dlaczego ich krytyka miałaby w konkretnej sprawie mieć dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Jeśli odpowiedziałeś sobie na te pytania, to jeszcze przemyśl te kilka kwestii, które są równie ważne. Po pierwsze, otaczaj się bardzo różnymi ludźmi. Im bardziej różnorodne jest Twoje środowisko, zwłaszcza środowisko Twoich znajomych, tym prędzej znajdziesz w nim osoby, które będą Cię wspierały i będą rozumiały Twoje decyzje. Jeśli będziesz mieć zróżnicowane otoczenie, to często może być tak, że jedna osoba będzie Twoim pomysłem jakimś zachwycona, a druga uzna, że jest to błąd. Im bardziej różnorodne będzie grono Twoich znajomych, tym szybciej zobaczysz, że nie ma jednego sztywnego przepisu na dobre życie i na szczęście. A tak naprawdę każdy z nas musi znaleźć własny model, który będzie dobry akurat dla niego. Po drugie, nie bierz wszystkiego do siebie. Pamiętaj, że ludzie mają różne perspektywy i różne doświadczenia, które kształtują ich sposób myślenia. Bardzo często nie chodzi o ciebie, a o pryzmat, przez który te osoby patrzą na świat. Często to, co mówią lub myślą inni ludzie, nie ma nic wspólnego z sobą, a właśnie z ich własnymi lękami, z niepewnościami, z ranieniami. Dobrym ćwiczeniem jest, na przykład, poczytanie sobie różnego rodzaju komentarzy w internecie, choćby pod filmami na YouTube. Poczytaj komentarze i zastanów się, jaki jest człowiek, który pisze coś takiego, jakie on ma postrzeganie świata. A potem, w życiu codziennym, też spróbuj się czasem zastanowić, co o Twoim rozmówcy świadczą jego oceny czy formułowana przez niego krytyka. Po trzecie, wyzwól się z potrzeby zadowalania innych ludzi. Pamiętaj, że twoja wartość nie zależy od tego, co mówią lub myślą o inni ludzie. Ważne, żebyś to ty był zadowolony z siebie i ze swojego życia. Potrzeba nieustannego zadowalania innych ludzi to zresztą temat na osobny film. Więc jeśli taka tematyka cię interesuje, to daj znać w komentarzu. Po czwarte, skup się na sobie. Nie chodzi tutaj o to, żebyś teraz się nagle stał egoistą albo ego egocentrykiem, ale o to, żebyś naprawdę poznał swoje cele, wartości i potrzeby. Zobacz, co sprawia Ci przyjemność, co cię uszczęśliwia. Skoncentruj się na tym, kim ty jesteś, i pamiętaj, że to, co mówią lub myślą inne osoby, nie powinno definiować twojej tożsamości. Po piąte, zrozum, że i tak, co byś nie zrobił, to nie zawsze możesz kontrolować, co inni ludzie myślą o Tobie, ale to, co możesz kontrolować, to swoje reakcje na to, co inni ludzie ci komunikują albo robią. Uświadom to sobie i spróbuj przyłapywać się na tym, gdy te Twoje reakcje odbiegają od tego, co sam byś chciał. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje sposoby na nie przejmowanie się opiniami innych ludzi, a potem obejrzyj jeszcze ten film o tym, jak zwracać uwagę innym ludziom. Powodzenia i do zobaczenia następnym razem.